Moi drodzy, witam was znowu mnogo na moim kanale. No a dzisiaj witam się z wami na balkonie. A co sobie będę robiła? Otóż będę sadziła kwiatki jadalne i bazylię. Powiem wam, że dzisiaj to jest taka dosyć ciekawa historia, bo byliśmy, wiecie, w sklepie tam budowlanym, tata kupował, szukał silikonu. No ja poszłam na dział ogrodniczy i widziałam tylko nasiona. Więc dość teraz biorę sadzenie. Tutaj proszę, o, jest ziemia na stoliku, tak, nożyczki. Tutaj będę sadziła te właśnie, no, nasiona. Więc ja się biorę teraz za sadzenie. Właśnie ja pamiętam, że w tamtym roku też kupiłam jakieś nasiona, ale z tego nic nie wyszło. Ale tutaj, jak teraz czytam, o, akurat, że od marca do kwietnia trzeba dosadzić. Tutaj, to. Więc ja się biorę teraz za sadzenie i widzimy się, jak już będą posadzone nasionka. Witam was, moi drodzy, w sobotę. Ja teraz się biorę za szykowanie koszyczka. Proszę, tutaj są babki wielkanocne. No i tutaj mamy gotowe zajączek, kurczaczek i baranek. Teraz biorę się za szykowanie. O, proszę tutaj twórca tych babek. Tak, pyszne baby, powiem wam, wielkanocne. Polecam. Bardzo dobre. Tak, więc się teraz biorę za szykowanie koszyczka. No i co? A nie mam tylko tego zielonego teraz, widzę. Jest, tam jest w wazonie. Ma, to tam jest, o, proszę tam. Wszystko jest przygotowane. Króliczki wczoraj miały robioną klatkę, no a dzisiaj już jest wiadomo. Jak to u króliczków. No nie ma zbytnio porządku. No i proszę, no i tutaj siedzi Rubcio. Tak, Siglo, a tam George. Faza przedświąteczna, bo teraz się biorę za koszyczek. To jeszcze ktoś przypomniał, że trzeba babkę włożyć do koszyczka. Tak, kawałek babeczki, ale mamy właśnie taką fajną. A to ukroimy, wiadomo, kawałek. Tak, kawałeczek ukroimy. W środku, o, tak się prezentuje. Proszę, o, jak ładnie Michał się ułożyła. Baranek. Baranka wsadziłam, tutaj w domku zostanie zajączek. Dobra. I dobra, to jeszcze tylko dokroimy. Koszyczek zrobiony, więc zejdę na balkon. Do Rupert. Zobaczyć te, wiecie, moje roślinki. I widzę, że je muszę podleć, bo jest sucha ziemia. Teraz idę się ubierać, idziemy z koszyczkiem i widzimy się później. I widzieliście już nasz stół wielkanocny. Jak przyjedziemy do domu, albo w sumie może jutro, bo będzie już ciemno, jak przyjedziemy, to pokażę wam moje prezenty, jakie dostałam w tym roku od zajączka, tak. A tutaj są króliczki, ale to nie od króliczków. I my teraz się zbieramy do babci Basi, jedziemy. A jutro jedziemy do babci Lusi, bo znikało. Ale nie pokazałaś złotego zająca? A był pokazany. Był złoty zając? Tak, złoty zając. No z drugiej strony już nie jest złoty, ale to wiadomo, no. Ale tak się prezentuje, to jeszcze babka została. A jak tam zajączek? Czy przyszedł do Michasi zajączek? Przykicał? Przykicał, ale to już wam później pokażę. Więc my teraz idziemy do babci Basi i zaraz na pewno też zobaczycie, co było babci Basi na obiad. No, George'uś sobie leży, został leki. A to się wczoraj okazało, że króliczki właśnie nie mogą mieć owsa. Ale bo ja powiedziałam, żeby wpisać i wpisaliśmy i proszę, no i wyszło, że dobrze, że Michasia to zrobiła. No chociaż on już jest troszeczkę przesuszony i już chyba przejrzały, ale króliki nie mogą mieć owsa. Tak. Ale jak Rubcio ładnie leży. Psia. Tutaj jest torcik, na którym zauważyliśmy, że jest teraz napisane 46 lat. A kto zmiał? No moje urodziny, słuchajcie, na dzień niespodzianka. A już jest jakiś wielkanocny. Ja. Witam was, moi drodzy. Dzisiaj mamy poniedziałek, prima aprilis i poniedziałek lany. Ale zaraz wam powiem coś. Ale zanim to pokażę wam, jakie prezenty dostałam w tym roku od zajączka. Tak, i tutaj jestem w tej opasce moje, więc sobie tak chodzę tutaj po domu. Więc może zacznijmy od słodyczy. Tu mamy takie czekoladki, pralinki, o, proszę, ze świątecznymi wzorkami. Może nawet nie wiecie, ile skosztuje. Ciekawe, myślę, że może być jakieś miętowe. O, proszę, takie jajko. I tak się prezentuje, teraz trzeba skosztować. Taka zwykła czekolada, ale być taka chrupiąca. I dalej jeszcze taka... Jeszcze taki jeden słodycz. I teraz przechodzimy do
prezentu głównego. Tutaj mam taki organizer, w którym mogę układać, jakby wiecie, swoje czarnce i też inną biżuterię. Już wam pokażę, jak to wygląda w środku. O, tak się prezentuje. Sobie już, wiecie, o, kamera, ty wczoraj sobie układałam. To są właśnie te czarnce. Tutaj mam, bo kiedyś sobie zamówiłam, więc ten mój, o, pierścionek. Widzisz, jakby zmniejsza trochę obwód tego pierścionka, to jest taki obłąd, że na niektóre palce mi jest za duży. No i tak to się prezentuje. Tutaj są, o, charmsy. To jest lusterko, które można też wyciągnąć. O, czekajcie, tutaj, o, hop. Tutaj mamy, o, proszę. I jeszcze niżej tu mamy naszyjnik, który się tu gdzieś zawinął. O, proszę, mam naszyjnik. A tutaj w tej przygródce obok moje 3 bransoletki, no i też dostałam od zajączka nową bransoletki. Tutaj wiecie, takie nietypowe zapięcie. Czyli, o, już wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj. Że tak się jakby, czekajcie. Że tak się jakby, o, przesuwa. Hop, i mamy gotową. I tutaj jeszcze było tylko 3 czarne, skoro sobie to tak powiesiłam. Bo stwierdziłam, żeby to sobie, żeby nosy tak zmieniała. To jeszcze wiecie, mam te moje inne. Tu jeszcze jest ta, którą dostałam chyba na 9 urodziny? Chyba na 9, czekajcie, na 9? Tak, na 9 musiałam to się, bo to jeszcze było wtedy, pamiętam, w Krakowie. No i co? I tutaj pamiętam, że był tak. Tutaj był czarn z moim znakiem z odjaku, czyli z Bem. O, taki kameleonik. I tutaj króliczek, o, tak się prezentuje. Może być George albo Rubcio. Jak się prezentują teraz te charmsy na bransoletce, więc teraz je zapnę. No i zapięta jest też mój bardzo moje prezenty od zajączka. No a teraz jeszcze mamy plany poniedziałek i ja jako jedyna nie zostałam oblana. Więc mam na super pomysł. Teraz wszystkich tutaj oblejemy, wiadomo, z wyjątkiem króliczków. Jakby króliczków tutaj, wiecie, nigdy nie oblewaliśmy wodą, tak? Więc ja tutaj teraz znaleźć wodę. Wiecie, jak potajemnie. I tak to zrobimy, że wiecie, tutaj będę do was mówiła tak normalnie, przynajmniej, że witam was w nowym dniu i tak dalej. No i co, znajdziemy oblać, no. Po prostu tyle wam powiem. Więc jakby wiecie, zaraz będę do was nagrywała normalnego vloga. I no. I powiem wam, co dzisiaj robimy, o. No i moi drodzy, w dzisiejszym dniu idziemy do babci Lusi. Tak, tutaj króliczki sobie siedzą. A to jest taki lekki... Masz. Rozgardiasz, tak. Ja się pytałem się, czemu ty jeszcze jest sucha? Mani... Co? Co? Pytałem się na naszym Instagramie, dlaczego Michasia jest jeszcze sucha, bo marzekarz była mokra 2 razy. Ale właśnie tak zdziwił, bo słyszałem się w przedpokoju i że ten... Że ten? No. A że nie ma... Ja ci nie obleję, nie jestem taka jak ty. To ona żebyś... pije wodę. No ja piję wodę, ja lubię pić wodę. Nie radzę ci. Bo ja już byłam mokra. Nie, nie, przecież nic się nie dzieje. Ale ja ci nie obleję. Dobra. Przecież ona ci nie obleje, no. No. Dobra, to tak. Nie. Nie. Ale ja ci nie obleję, no. Dobrze, to się nie obleję. Proszę, ty mój gdzieś rzeczyłeś. Nie. No ale proszę. Tutaj masz swój telefon, proszę. Proszę tu nie chodzić o. A gdzie jest George? Tu jest George, to go się nie. Gdzie jest zróbcie? No, uwaga na króliczki, bo wiesz. Ale nie, proszę koło mnie nie chodzić. Ja to wyprawiam. Ja wybyłam mokra. Mamusia była 2 razy mokra. Prawa. Chodź. Mamy pole. Trochę ci pierwszy. Nie, nie, nie. Wezmę. Ja wezmę. Nie. Ej, nie umiesz współpracować po prostu. To idź. Ale to bez sensu. To idź. To ty idź pierwszy. Bo ja wiem, że ktoś tu chce mnie oblać. Nie, nie dam kamery. Ja mogę wejść do kuchni. Dobra, ja idę jeść babkę, piję kawkę. No, to jedz babkę. No. Nie, kobiety nie. Nie. Ale ja sobie stoję sobie przy obozu. Dobra, ja kończę ten cykl. Wiecie, po prostu chciałam napić wody, no ale tutaj nie mogę się napić wody nawet. Jak nie możesz? No bo tak sobie z tą wodą się to obleję, bo dzisiaj jest zielony poniedziałek, no. Nie. Dobra, kończymy to. Tak. Kończymy, zakończamy. A prezenty pokazałaś? Tak.
Już nagrałaś? Mhm. O, no to ładnie. Dobra, pod... Wszystko co piękne, szybko się kończy. No, szybko! Oj, oj, Mikasiu, Mikasiu! Moi drodzy, no i mamy zaliczone. Mamy zaliczone, no tak powiedzmy. Nie no, Michasia, już nie lej. Nie, nie, już nie lej, proszę cię. Nie, daj, daj. Daj, daj. Daj. No, widzisz? O, ty, a ja z tobą współpracuję. No, no nie, nie ma, teraz jedziemy. Nie. Nie, a to jest kamera. Nie! Masz, za swoje. Ściany mokre, Michasia. A uciekła. Udało się. Ale wiesz, tylko. Dobra, sprzątamy. Michasiu. Ubieramy się. Ubieramy się, bo idziemy do babci Lusi. Trzeba tylko całą wodę. A wszystko poleciało na ścianę, a nie na Michasie. Nie! O, proszę. I teraz masz za swoje. No! No teraz jest prawdziwy. I jest już rozejm. Nie, rozejm. Nie, już jest koniec. Każdy był mokry, sorry, ja jestem mokry, mama mokra. Nie ma. Dziękujemy. Gratulacje. Będziesz piękna i młoda dzięki tej wodzie, co cię ochłoda. Dobra. Ale nawet makijaż ci nie zmył. Proszę. Ale skarpetki mokre. Ale tu jest trochę mokre. My dzisiaj wybraliśmy się na zakupy, ponieważ już tak od kilku, może tygodni mówię, żebym chciała lustro w pokoju, że ja nie mam być lustro w pokoju, a mama takie stojące, no ale to nie jest takie wygodne przed rano zobaczyć. Też długo na nie czekałam. I teraz oglądamy, ale już wam pokażę jakie są. O, tutaj są cztery. Pierwszy to jest to, że mam na nim takie same w domu. Takie mieliśmy w przedpokoju. Ale myślisz, że było większe trochę. Nie, to było dokładnie to samo. To jest obok takiej drugiej drewniane, ale to nie. Chyba, chociaż że... gdybym ja miał wybrać do twojego pokoju, to ja bym wybrał to zdecydowanie. No to już jest ładne, no bo czarny na pewno wpada, ale to to jest... w ogóle nie pasuje do twojego pokoju, jako wiesz o co mi chodzi. No. O styl. Za surowe. No, ale to rzecz gustu, jeszcze coś może będzie. Ale w sumie białe meble nie, dużo masz. Nie jest takie duże aż. No, bo w sumie nawet takie, mniej takie, powiedziałabym, chociaż to jest trochę dłuższe. No to jest dużo wyższe, ale to też się cały. No dobrze, ale no tak. Tam nawet co, już i tak się nie będzie rzucała. No tak. A więc... w którym miejscu ono by było? No tam, gdzie jest królik. Planuję kupić dwa pojemniki, takie właśnie różowe, jak widzieliście, żeby tam coś pogadać w taletce, a teraz widzisz, to nieźle się rozpadało. No i co tam ciekawego macie wybrane? O, to lustro? Nie, to nie, bo to nie zajmuje za dużo miejsca. O, tutaj jest tak, wiesz? Aha. No na wieszaki. Tu jest na wieszaki, tu też ma takie jakieś rzeczy, wiesz, na apaszkę. Czyli lustro, garderoba, dwa w jednym. To które w końcu bierzesz? Nie, ale dopiero widzę wiadomość dowiedzą. A w domu dopiero będzie wiadomo. Tak, zrobimy przymiarkę w ogóle, bo nie wiemy jak będzie z montażem, czy no. Ale ty już chcesz się montować? No, oczywiście. Jak to będzie już, na magazynie. Już pewna osoba ma takie problem, bo nie wiadomo czy będzie tutaj... No nie wiadomo czy będzie pasował rozstaw śrub, no. Kołków, kołeczków. Najpierw musi być na magazynie lustro. O, dobra. To jest najważniejsze, więc no to idziemy. Na magazyn. Masz zdjęcie metki? Mhm. No to idziemy. O, to by było najlepsze, proszę. Przejmę. A wiesz co? To mi się kojarzy z hotelem w Łodzi. Tak, wiem, Isk w Krakowie. No. Tam mają taki styl, nie? Tak, taki inny nieco. Jezu, idziemy. O, jeszcze tu są takie lustra, proszę. No to jest takie eleganckie. No, teraz są już roślinki. Na roślinki teraz. A, na roślinki idziemy? Dobra. Ale wiecie, na prawdziwie, nie sztuczne, ale jak coś kupię, to mam w domu, jeszcze w domu pokażę. Bo jeszcze jedna rzecz znalazłam, ale to... Czyli jeszcze w tym vlogu chcesz metamorfozy pokoju? No... Dobra. Jest motywacja, dobrze, że cię wtorek, to jest środa, czwartek przed nami. Czekajcie, są już takie bułeczki cynamonowe? Tak, bułeczki cynamonowe, bardzo dobre. Tak. Więc my idziemy teraz wyglądać i idziemy po najważniejszą przeszkodę, do której przyjechaliśmy, czyli po...
wiosna w pełni. Ciekawe, czy będzie. Aha, no to wiesz. Emocje jak na grzybobraniu. No to proszę, ty prowadzisz. Ale który regał? 34, ten. 24, 8. To 12, to gdzieś tam pod koniec dopiero. 2, 2, 1, 2. Widzisz już te lustra? No widzę. I są? To 100? Bo ja nie widzę, nie wiem. To jest 24. To jest 100? No to jest to lustro. 100. Czyli tak ono wygląda. A jak wygląda w rzeczywistości? To się dowiecie dopiero w domu. No i moi drodzy, lustro już jest zamontowane. Tak się prezentuje. O, proszę, tutaj. Wiecie, będę się mogła przyglądać, bo ja tutaj wiadomo, no miałam lustro z toaletki, ale tutaj będzie tak średnio, do końca się cała nie zobaczę. Ale to jest takie duże, widzę się cała, więc tak się prezentuje. No do tego jeszcze kupiłam taki oto wazon. Tutaj, jak się na razie to prezentuje, tutaj stoi ten zając, ale myślę, że potem on już zniknie, w sensie zaraz. I tu będzie po prostu sobie takie same. No chyba tak to zrobię. Na razie z nim żegnam i widzimy się za rok. I na razie tak to tutaj zostanie, więc o, proszę. Powiedzmy, że taka mała metamorfoza mojego pokoju.